Zdecydowanie, ale co możemy powiedzieć o Skrze Częstochowa? To jest jedyna chyba drużyna w pierwszej lidze, w składzie której nie ma żadnego obcokrajowca, a mają dzisiaj 8 młodzieżowców, z czego 5 rozpoczęło w podstawowej 11. Bartosz Buzdek tutaj w sercu Łodzi. Natomiast Mesjasz ma już 6 bramek na swoim koncie i co ciekawe, to ten środkowy stoper jest jednym z ważniejszych elementów ofensywnych drużyny z Częstochowa, ale teraz Lipski, z prawej strony jest Terpiłowski, to środkowanie w pole karne. Nie próbował nawet skakać do tej piłki Kuna, ale jeszcze zbierają widzewiacy. Kolejny Ligler do lewej strony, Gołębiowski rozgląda się za kolegami, dośrodkowuje. Po głowie pilnującego go rywala będzie rzut rożny. W piłce Stępiński, krótkie rozegranie z Lipskim. Lipski, ładny rogal w pole karne, jeszcze trącił głową Terpiłowski. Zgranie prosto w ręce Mateusza Kosa przez Lą. Nie będzie tak agresywny w próbach odbioru piłki na połowie. Widzewa, długa piłka od Kuna do Kity. Kita na lewym skrzydle, dopiero teraz wraca za nim Paluszek. Kita rozejrzał się za kolegami. Kita dograł w obręb pola bramkowego Mateusza Kosa, ale dobrze interweniował goalkeeper Częstochowian. Jak widzicie, my też jesteśmy podekscytowani tym spotkaniem w dużym stopniu. Teraz ładnie obiegł sobie rywala Terpiłowski. Terpiłowski dośrodkowanie próbował z nożyc uderzyć Dominik Kun. Trybuny sugerują, że było tam przewinienie i należy się Widzewowi rzut karny. Teraz stały fragment gry będzie bił Ernest Terpiłowski. Jego w takiej roli jeszcze nie widzieliśmy. Podrobił, dograł krótko do Zielińskiego. Zieliński, wyżej jest ustawiony Kun. Lipski, widzewiacy po obwodzie pola karnego, no trochę chyba za wolno rozegrali ten rzut rożny, ale nadal są przy piłce. Kun po lewej ręce ma Terpiłowskiego, wybiera Lipskiego. Lipski, 20 metr, Lipski! Prosto w koszyczek Mateusza Kosa. Mas, rozrzucenie do lewej strony, jest tam Łukoszek, raz jeszcze Mas. Próba dośrodkowania, zablokowany Mas przez cały czas pilnującego go Radosława Gołębiowskiego. Radek, no zobaczmy, powędrował także w pole karne Adam Mesjasz. Pilnowany cały czas ściśle przez jednego z zawodników Widzewa, to był chyba Stępiński, bramka dla Skry Częstochowa. Mówił o tym Marcin, mówił, że trzeba uważać i Widzew nie uważał wystarczająco. Aleksander Paluszek w 19 minucie tego spotkania wpisuje się na listę strzelców. Hansen, mówiłem o tym, że on dobrze się czuje w tych rozegraniach bardziej finezyjnych, bardziej pomysłowych, ale teraz przy asyście trzech rywali stracił piłkę. Uratował mu skórę Martin Kreuzligler. Długa piłka Austriaka. Na prawe skrzydło jest Terpiłowski. Terpiłowski wpada w pole karne. Jest też Kita. Terpiłowski niedokładnie wystawił tę piłkę Przemkowi Kicie. No, przebiegł spory dystans. Najpierw do piłki, później dobre 15 metrów z piłką. No, takie klasyczne zagranie. Dobiegasz do linii końcowej, wystawiasz na wapno, no, ale trzeba to zrobić dokładnie. Przemek możliwe, że też trochę się zatrzymał w tym biegu, mógł jeszcze kilka kroków zrobić, mógł też podłączyć się szybciej, no ale wszystko było po prostu nie w tempo i zdołał interweniować w tej sytuacji. Adam Mesjasz, dobra okazja, Widzewiaków dobre dogranie przede wszystkim Martina Kreuzriglera, teraz z rożnego Lipski, Lipski, jest tam Kita, jeszcze Terpiłowski, przejmowany, na 1:1, Ernest Terpiłowski, 29 minuta tego meczu, szybko dosyć wracają Widzewiacy do spotkania, 10 minut kazali nam czekać podopieczni Janusza Niedźwiedzia na bramkę wyrównującą w tym meczu. Wszystko wraca do początku, cofamy się niemal pół godziny do początku dzisiejszej rywalizacji. Ernest Terpiłowski w tym całym zamieszaniu w polu karnym. No, najpierw się wystraszyłem, bo on przyjmował tę piłkę, no, ale troszeczkę nie podskoczyli do niego zawodnicy. On popełnił drobny błąd taktyczny, techniczny w tej sytuacji. My oglądamy sobie jeszcze raz powtórkę. Dobra, cięta piłka Lipskiego. Nie zorientowali się w tym wszystkim Częstochowianie. Wybijał jeszcze Mesjasz, no a Terpiłowski najpierw sobie źle przyjął, a potem nie zdążył do niego doskoczyć żaden z rywali. No i Terpiłowski gdzieś z 11 metra na pół ślizgu tankiem uderzył, zaskakując kompletnie Mateusza Kosa, nie pozwalając mu na interwencję, wyrównując przede wszystkim stan rywalizacji w dzisiejszym meczu 27 kolejki Fortuna pierwszej ligi. Mamy jeden. Widzewiacy ruszają teraz z akcją, no to oni są częściej w tym meczu przy piłce. Terpiłowski jest już na 25 metrze, Terpiłowski dogrywa do Hansena, uderzył Norwek w kierunku długiego słupka bramki Mateusza Kosa, no ale nie trafił w jej światło. 36 minuta rywalizacji, kolejny raz motorem napędowym akcji Widzewa jest Ernest Terpiłowski. Ten chłopak jest w gazie, zdecydowanie w dobrej dyspozycji, dograł celnie, choć delikatnie za plecy Normana Hansena. Musiał jeszcze Norwek sobie tę futbolówkę poprawić. Inna sprawa, że gdyby dograł mu taką piłkę akurat na strzał, akurat na przyjęcie, może nawet kierunkowe, no to wtedy najpewniej zostałaby ona przecięta przez dobrze ustawionych obrońców drużyny z Częstochowy. Teraz Częstochowianie, Olejnik na lewą stronę, tam jest Nocoń, Nocoń obiega go z lewej strony, Łukoszek, to środkowanie w pole karne, zbiera piłkę na 40 metrze Kita, ale znów w posiadaniu futbolówki Częstochowianie. Mesjasz krótko do Holika,
Chwila przestoju w tym spotkaniu, chwila oddechu przede wszystkim chyba dla drużyny z Częstochowy. Wysoko się teraz zapędził Marek Hanusek, musi wracać stoper Łódzkiego, widzę Rawas, wybija jeszcze piłkę, nie zdecydował się na strzał, od razu Burman. No i to chyba była zła decyzja, która pogrzebała szansę Częstochowem na bramkę. Ruszają Wydzewiacy dwójką, Terpiłowski i Kita, teraz dopiero dołącza Gołębiowski, jest także Lipski, ale wrócili już częstochowianie. Przerzut na lewą stronę, Norman Hansen, on też włączył się w akcję ofensywną. Hansen! Uderzenie w kierunku bramki Kosa, jeszcze cichał na błąd golkipera z Częstochowy, Przemysław Kita. Trochę za późno Przemek ruszył, no bo Kos wypuścił piłkę po tym kręconym strzale Hansena. No i była szansa dla Kity, żeby jeszcze ten błąd wykorzystać. Teraz rzut rożny będzie bił Piotr Nocoń. Nocoń rozrzuceni po polu karnym jego koledzy. Nocoń, dośrodkowanie, skakał tam wysoko Mas. Poturbowany wydaje się Maciej Mas przez kolegę z drużyny. Do niego dogranie Zieliński. Do Lipskiego. Lipski już rozgląda się za kolegami, już szuka dogrania w pole karne. Wybrał z lewej strony Kreuzwiglera. Kreuzwigler, uderzenie atomowe gdzieś z 25 metra. Wysoko nad bramką posła piłkę Austriak. Do nazwiska akurat tego Baczera. Ruszają Widzewiacy prawą stroną boiska. Kun, Zieliński ładnie na jeden kontakt. Teraz jeszcze Kun. Wypnął rywala Lipski. Kun! Zmuszony do interwencji na dużym rozciągnięciu Mateusz Kos. Potem strzela Dominika Kuna. Lewą nogą przymierzył zza pola karnego pomocnik Łódzkiego Widzewa. Świetną pracę wykonał w tej sytuacji Patryk Lipski. My sobie patrzymy jeszcze na powtórkę. Najpierw Terpiłowski do Kuna. Kun z Zielińskim. Odegranie Zielińskiego prosto pod nogi pomocnika Łódzkiego Widzewa. No świetnie tam zastawił dostęp Baranowi Lipski do kolegi z drużyny, przez to Kun miał trochę więcej miejsca, zdecydował się na strzał, zmusił do pofrunięcia bardzo wysoko Mateusza Kosa, który wybił piłkę na rzut rożny. Teraz Lipski z narożnika, Lipski za mocno do dośrodkowania, jeszcze chyba zdąży do piłki Patryk Stępiński, opanowuje ją przed linią końcową. Stępiński, wysoka piłka na Kreuzwiglera, Kreuzwigler wsparł się na plecach pilnującego go Burmana. Martin Kreuzwigler pokazuje sędzia, że było tam przewinienie, 2 minuty doliczone do pierwszej części tego spotkania. Jeszcze 2 minuty będzie musiał się na pewno w tym meczu przemęczyć Adam Mesjasz. Zobaczymy, czy wyjdzie także na drugą połowę. Odrzutu z autu Widzew. Zostawi piłkę Lipski. Nie zdecydował się Patryk na szybkie rozegranie tego rzutu z autu. Mamy Pawła Zielińskiego, który krótko z Patrykiem Stępińskim. Prawa strona boiska. Gęsto się zrobiło na tej prawej flance, ale zdołali się przedrzeć. Widzewiacy, jest Stępiński w polu karnym. Stępiński! Spróbował ze woleja, podskakiwała mu ta piłka, on też sam ją podrzucał, żeby minąć dwóch rywali w czarnych strojach, no i Hansen. Teraz dopiero odbudowują formację czerwono-biało-czerwoni, wrócił do obrony Marek Hanusek. Kun w środku pola, źle przyjął piłkę, jeszcze walczy w parterze Dominik Kun, zdołał dograć do Zielińskiego. Kita! Uderzenie Kity z dystansu, myślę, że dobra decyzja, no bo ta akcja trwała już wystarczająco długo, trzeba było ją zakończyć strzałem ostatecznie, niestety niecelnym. My jeszcze oglądamy sobie powtórkę, ładnie w parterze walczył przy ziemi Dominik Kuno, odzyskanie piłki, no i Kita wysoko ponad bramką. To jest minuta 56 w sercu Łodzi. Wszyscy Widzewiacy w obrębie własnego pola karnego wiedzą, jak dużym zagrożeniem jest ten stały fragment gry. Jedna ręka uniesiona ku górze przez Łukoszka, jest bezpośrednie dogranie w pole karne Rawasa. Jeszcze piłkę niejako plecami przyjął jeden z Częstochowian. Dośrodkowanie zwrotne i główka Piotra Noconia z ostrego kąta mógł pokonać Henryka Rawasa, kapitan drużyny gospodarzy. Lipski chciał chyba krótko rozegrać z Nuneszem. Ostatecznie zdaje się zmiana decyzji. Będzie Lipski dośrodkowywał w pole karne. Już bierze rozbieg. Piłka wysoko zawieszona nad 16 rywali. Terpiłowski znów miał problemy z przyjęciem, ale tym razem nie decydował się na strzał. Z lewej strony Kun. Kun! Wrzutka! Uderza jeszcze Hanusek. Taka piłka sytuacyjna, starał się dołożyć jakkolwiek, którąkolwiek część ciała Marek Hanusek. Ostatecznie była tą częścią ciała, która starała się pokonać Mateusza Kosa głową, ale zdecydowanie poza światło bramki Czech przed chwilą. Tam Kwietniewski cały czas holuje piłkę. Kwietniewski, podcinka do Masa, wyszedł na całe szczęście bardzo czujny Henryk Rawas. Gustek. Przy nim Lukoszek, w odwodzie zostawiony Mesjasz, Terpiłowski, jest dośrodkowanie, zamknie jeszcze tę akcję Nunesz, wypychany przez rywala, zastanawiam się, czy tam nie było przewinienia, ewentualnie zagrania ręką. Z naszej perspektywy można było odnieść wrażenie, że zawodnik z Kryczęstochowa zagrał piłkę ręką. Zobaczymy, jak też tę sytuację ocenią sędziowie. Na razie przewinienie z daniem Sulikowskiego przytrafiło się Nuneszowi, leży gdzieś przy bandzie bocznej jeden z rywali Widzewiaków. No zobaczmy, czy tam dotknął piłki ręką,
nie dbała, no ewidentnie ręka. Zagrał nie dbała ręką w tej sytuacji. Mam nadzieję, że już ktoś się tą sprawą zajmuje. Nam realizator pokazuje powtórkę i raz jeszcze i w zwolnionym tempie. Ewidentne zagranie ręką. Prawa ręka dotyka piłki przed Fabio Nuneszem. No i mam nadzieję, że ktoś w ogóle zwraca na to uwagę, że ktoś o tym pomyśli, o tej sytuacji sprzed chwili. Nie wznawia gry z rzutu wolnego Mateusz Kos i jeszcze blokuje mu taką możliwość Dominik Sulikowski. Trzyma się za ucho, a to znaczy, że coś tam na słuchawce usłyszał. No niechaj sędziowie sprawdzą tę sytuację sprzed chwili. Pokazuje rzut karny. Mamy 11 dla Łódzkiego Widzewa. Zdaje się, że znowu będzie miał szansę do podejścia do piłki Marek Hanusek. On świetnie się sprawił w tej roli w Katowicach. Tam dał bardzo ważną bramkę, czerwono-biało-czerwonym bramkę, która otworzyła wynik meczu z GKS-em. To było w środę. O środzie już zapominamy. Ten mecz wygrany, ten mecz z Zawidzewiakami. Ważny jest jednak gol w końcówce spotkania ze SKA Częstochowa. Mówię gol, bo to jest sytuacja, w której Widzew musi, po prostu musi strzelić bramkę. W starciu Marka Hanuska z Mateuszem Kosem ściskamy niezwykle mocno kciuki za czeskiego zawodnika Łódzkiego Widzewa. Marku, my jesteśmy z tobą. Cały te tysiące osób zgromadzonych tutaj dzisiaj w Sercu Łodzi także cię wspierają. No i po prostu zrób to, co do ciebie należy. Zrób swoje. Naprzeciwko Marka Hanuska Mateusz Kos. Bramkarz, który wielokrotnie ratował skórę Skrze Częstochowa w tym sezonie Fortuna pierwszej ligi. Bramkarz, na którym często oparta jest ta niezwykle intensywna gra defensywna zawodników Jakuba Dziółki. No ale teraz bardzo byśmy chcieli, żeby Kos nie był opoką, żeby Kos dał się Markowi Hanuskowi pokonać. Piłka już na wapnie, Marek Hanusek spogląda w kierunku Mateusza Kosa. Daje sygnał sędzia Sulikowski, Hanusek kontra Kos, Hanusek i 2-1! Boczną siatkę od wewnątrz Marek Hanusek, Widzew prowadzi 2-1 ze SKA Częstochowa, 82. minuta tego meczu. Zbiliśmy z Marcinem piątkę, bo to jest moment, w którym Widzew wychodzi po raz pierwszy w tym meczu na prowadzenie i wycofanie do Holika. Paluszek, nadal nie ma tej zmiany, nadal na boisku nie pojawia się Patryk Nucha. Paluszek do Mesjasza, dobrze są ustawieni defensywie Widzewiacy, teraz jednak Mesjasz znalazł lukę, dogrywa przed pole karne, zablokowane to groźne uderzenie Mateusza Malca. Przez Krystiana Nowaka. Krystian na pewno też podrażniony faktem, że rozpoczyna spotkania w Widzewie z ławki rezerwowych, ale poczekajmy. Walczył w pojedynku biegowym z Kosem Bartosz Guzdek. Ale bardzo mądre zachowanie Widzewiaków w ostatnich minutach tego teraz spotkania. Ładnie Terpiłowski. Wydawało się, że na spalonym jest Guzdek. Terpiłowski z ostrego kąta broni ten strzał Ernesta. Mateusz Kosy. Teraz w minucie 95 dzisiejszej rywalizacji. Właściwie już minęło to 5 doliczonych. Ale mamy sprawdzanie minut sytuacji w polu karnym Widzewa. Zatrzymał akcję sędzia. Gdzieś wsłuchuje się chyba w głos z wozu VAR, a jednak nie. Już chyba rozpoczynamy. Tak jak powiedziałem, pierwsze minuty doliczonego czasu gry. Ważny jest ten rzut rożny, jest dośrodkowanie, wybijam głową Mucha. Jeszcze zbierają piłkę przed polem karnym częstochowianie. Trzeba być czujnym, trzeba być uważnym, słupek! Ależ widzę po mnóstwo szczęścia, jeszcze na was! Niewiarygodne, ale teraz piłka wpada do siatki Łódzkiego Widzewa. I widzę w tym meczu, w ostatniej akcji tego meczu, w dramatycznych okolicznościach, remisuje ze SKA Częstochowa. Zobaczmy, jaka będzie decyzja sędziego, czy ta bramka ostatecznie uznana. Kończy to spotkanie Sulikowski, nie pozwolił nawet rozpocząć Widzewiaką od środka. Arbiter, ogromny, ogromny niedosyt, ogromny żal, ogromny smutek, mam wrażenie, zapanował w sercu Łodzi po tym trafieniu sprzed chwili. Widzew ostatecznie gubi 2 punkty w starciu z Beniaminkiem z Częstochowy.